Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was wszystkich. Sobie tutaj złożę karteczkę, żebym nic nie zapomniał. Chciałem powiedzieć wam. Więc tak. Chciałem wam powiedzieć wszystkim, że ja dzisiaj tu stoję przed wami. Dlatego, że Jezus Chrystus uratował moje życie. I to w taki autentyczny sposób. W 2010 roku, w grudniu, w moim życiu wydarzyło się takie nadzwyczajne wydarzenie, gdzie Pan Bóg zadziałał, zostałem nawrócony. Ale zanim o tym dokładnie powiem, to cofnę się trochę wstecz, jakby. Parę słów o sobie. Mieszkam w Poznaniu. Mam na imię Tomek, jak już ksiądz powiedział. Ja pochodzę z rodziny takiej wierzącej, katolickiej. Mój ojciec już nie żyje, mama jeszcze żyje. Także wychowywałem się jakby w takim duchu katolickim. No i tak naprawdę ta moja historia odejścia od Pana Boga zaczyna się, to jest początek lat 90. Ja miałem 15 lat, skończyłem szkołę podstawową. Kiedyś jeszcze nie było gimnazjum, tylko było 8 klas szkoły podstawowej. Wtedy bardzo modne były filmy, różnego rodzaju filmy związane ze sztukami walki. Ja jako młody chłopak miałem... Właściwie tym zacząłem się wcześniej troszeczkę interesować, ale jako 15-latek zacząłem te filmy oglądać. To były takie czasy, że jeszcze nie było tak jak teraz, że tam można było te filmy wszędzie dostać. To były wypożyczalnie kaset wideo. Byłem bardzo zafascynowany Bruce'em Lee, różnymi tam bohaterami z tych filmów. No i takie było wydarzenie. Właściwie moja historia zaczyna się w nocy i kończy się w nocy. Tego, co chciałem wam opowiedzieć. Jak skończyłem 8 klasę, mieliśmy taki bal, znaczy nie maturalny, bal 8 klas. I później po tym balu wspólnie z całą klasą poszliśmy sobie gdzieś tam na ławeczki. Miałem tak, mieszkałem na takim osiedlu, przy którym był taki lasek, taki las miejski. I tam sobie siedzieliśmy do późna, właściwie w nocy. Rodzice co prawda wiedzieli, gdzie siedzimy, tam sobie rozmawiamy, takie zakończenie roku. No i to była taka chwila, że siedzieliśmy sobie, rozmawialiśmy i nagle z tego lasu wyłonił się pewien człowiek, który sobie tam szedł z jakimiś przyrządami dziwnymi, kijami i nunczakiem. Nie wiem, czy wszyscy nunczaki to są takie dwa kije na sznurku w sztukach walki, to służy do treningu. I poznaliśmy sobie takiego człowieka. Głównie chłopcy z nim rozmawiali wtedy. To był taki chłopak, który miał, Robert miał na imię, a on miał ksywkę Zielony. To był taki człowiek, który był jakby na osiedlu postrzegany jako taki mistrz sztuk walki. On sobie gdzieś tam w lesie chodził, ćwiczył te sztuki walki. No i zaczął z nami rozmawiać. Zapytał się, kim jesteśmy. My tam chłopacy mniej więcej wiedzieliśmy, kto to jest, więc byliśmy podekscytowani tym spotkaniem. I on nam zaproponował, żebyśmy przyszli do niego na trening, do lasu. No to super, nie? Takie, pomyślałem sobie, jakieś tam marzenie, bo się spełnia, zacznę trenować sztuki walki. No i zaczęliśmy chodzić do tego lasu wieczorami. To było lato, właśnie jak skończyłem szkołę podstawową. No i zaczęliśmy trenować z tym człowiekiem. On był tam chyba 8 czy 10 lat starszy ode mnie, nie pamiętam dokładnie. I zaczęliśmy z nim ćwiczyć. Z tym, że to była taka dosyć ostra i twarda szkoła. On miał taką zasadę, że jako tych takich nastolatków nas tam przeganiał po tym lesie. Ostro ćwiczyliśmy. Także tam wielu kolegów, którzy ze mną tam poszli do niego na te treningi, po jakimś czasie nie wytrzymywali, po prostu fizycznie, za ciężkie były te treningi. Po jakimś czasie ten Robert, ten Zielony, tam, bo taką miał ksypkę na osiedlu, zaproponował nam, żebyśmy z nim trenowali
na takiej sali w szkole podstawowej. On tam miał wynajętą salę i raz w tygodniu, żebyśmy przychodzili na tą salę i będziemy sobie ćwiczyli. Oczywiście to wszystko było za darmo. Nie płaciliśmy za te treningi, co też, no teraz bym się trochę zdziwił, czyli że ktoś tam chce za darmo trenować tam ludzi, nic nie chce, bo wiadomo, że wszystkie szkoły walki są gdzieś tam, się płaci jakieś pieniążki. No ale no nic, zaczęliśmy trenować z tym człowiekiem, jeździliśmy na tą salę. No i po pewnym czasie on nam zaproponował, żebyśmy z nim wyjechali pod miasto, na taką wioskę, w której on ma takiego przyjaciela, który ma duży dom i gospodarstwo wielkie. I tam sobie mówi, byłby taki układ, że my będziemy temu człowiekowi pomagali, trochę w pracy, trochę gdzieś tam przy pracy na polu, czy w sadzie, tak miał duży sad. A w zamian będzie taki układ, że on nam tam będzie dawał jedzenie i będziemy mogli sobie stworzyć takie miejsce do ćwiczeń tam u niego, przy tym domu. No i zaczęliśmy jeździć na takie wyjazdy na początku w weekendy, także jechaliśmy rano, wieczorem wracaliśmy. I taki był układ, że tak jak mówiłem, że my trochę pomagaliśmy w pracy na roli czy tam w tym sadzie, a on nam udostępnił takie, ten sad leżał za tą wioską, kawałek za tą wioską i właściwie był niewidoczny jakby dla ludzi, bo to był gdzieś w głębi i tam sobie zbudowaliśmy taki klasztor Shaolin. Takie przyrządy do ćwiczeń jakichś drewnianych ludzi, takie tam paliki do skakania. Cały taki jakby szereg różnych przyrządów, które nam służyły do ćwiczeń. Później jeździliśmy tam na obozy, takie już tam dłuższe. No, oczywiście rodzice w tym czasie się bardzo cieszyli, bo ja zamiast stać z kolegami pod klatką i pić piwo, to takie były czasy, że taka była moda, że gdzieś tam się stało pod klatkami, piło piwo albo chodziło na jakieś dyskoteki. To był początek lat 90., początek takich właśnie dyskotek, na których też różne dziwne, niebezpieczne rzeczy się działy. Także moi rodzice byli zadowoleni z tego, że ja gdzieś tam ćwiczę charakter, ćwiczę sztuki walki, nie piję, nie palę, bo taka była zasada. On nas bardzo pilnował przy tym, żebyśmy nie pili, nie palili. I poznaliśmy tego człowieka, który tam miał ten dom. Co się później okazało, to nie był wcale żaden jego kolega, tylko to był jego nauczyciel, taki jego mistrz też. Oni właściwie mieli taką zasadę takiej szkoły sztuki walki, takiej bardzo tradycyjnej, chińskiej, że jest uczeń, jest mistrz i żeby zostać takim uczniem, trzeba było tam jakąś próbę przejść, ciężkie treningi, takie posłuszeństwo, wykonywanie pewnych rzeczy. Oczywiście tam nic się nie pojawiało takiego, nie było żadnych takich negatywnych sygnałów, żebyśmy coś złego robili. Po prostu sobie jeździliśmy, trenowaliśmy, zdrowo się odżywialiśmy, bo oni tam na to bardzo duży nacisk kładli. No i bardzo mnie to fascynowało, bo oni też zajmowali się energią. Ten mój mistrz, ten Robert i ten jego mistrz, ten Andrzej, oni mieli dosyć dużą taką wiedzę na ten temat. Jakieś tam sztuczki dziwne pokazywali, takie cuda niewidy, typu łamanie kombinerek w rękach, jakieś tam łamanie w palcach orzechów. Ja to widziałem na własne oczy, także byłem bardzo jakby zafascynowany tym. I wtedy sobie postanowiłem, jako młody, na początku w ogóle tej mojej drogi w tych sztukach walki, to było kung fu, oni trenowali kung fu. Ja sobie postanowiłem, że po pierwsze będę dobrym człowiekiem, takie miałem postanowienie, gdzieś takie wewnętrzne, a po drugie, że zostanę wielkim mistrzem kung fu. Co prawda nie miałem jakichś tam wielkich talentów, jeżeli chodzi o sztuki walki, ale miałem takie mocne zawzięcie w sobie, także ja tam naprawdę codziennie trenowałem. Po jakimś czasie zostałem taką prawą ręką tego mojego nauczyciela i na początku jeszcze, jak zaczynałem trenować, to chodziłem do kościoła. Jeszcze jakoś tam gdzieś ten Pan Bóg w moim życiu był. Nawet ten nasz mistrz z nami czasami chodził na takie msze młodzieżowe i nas tam mobilizował, żebyśmy bardzo głośno śpiewali, głośniej niż ten chór. Bo na tych naszych spotkaniach związanych właśnie z tymi sztukami walki też on umiał grać na gitarze, sobie śpiewaliśmy różne pieśni, takich wojowników. Także tam ten śpiew też się gdzieś przewijał i w tym kościele z tym naszym mistrzem zawsze mieliśmy, on nas tak mobilizował właśnie, żebyśmy głośniej śpiewali niż chór w kościele, taki młodzieżowy ten zespół. No i dobrze, tam trenowaliśmy sobie.
były te obozy, różni ludzie się przewijali, jedni odchodzili, drudzy przychodzili, ja cały czas przy tym swoim mistrzu trwałem. I był taki moment, że przyszedł do nas taki chłopak, ktoś miał tak na imię jak ja, Tomek, i ten mój mistrz go uratował. On miał jakieś problemy, chciał popełnić samobójstwo. Tam rodzice mu zmarli w krótkim czasie, najpierw chyba ojciec, później mama. I ten mój mistrz go uratował, wyciągnął go z takiego dołka. I to był taki człowiek, ten Tomek to był taki był mój przyjaciel od serca. Zaczęliśmy sobie tam razem trenować, też był bardzo zaangażowany. Był w bardzo wielkim dołku i ten człowiek go wyciągnął i on jak zobaczył, że są ludzie, którzy chcą mu pomóc, tam sobie gdzieś coś trenujemy, to się w to zaangażował. Także ja już chyba wtedy trenowałem 3 lata z tym człowiekiem, a on w ciągu tam praktycznie roku doszedł do takiego poziomu, jeżeli chodzi o tam te ćwiczenia i tak dalej, takiego poziomu jak ja, bardzo był zaangażowany. No i generalnie super. Byłem sobie tam nastolatkiem, rodzice zadowoleni, nie palę, nie piję, ćwiczę sztuki walki. No ale co się stało? Po 5 latach mniej więcej ćwiczenia, a w ogóle w tym domu, do którego jeździliśmy na tą wioskę, tam mieszkał ten jego mistrz, ten Andrzej, tego mojego nauczyciela, i on miał swoich uczniów. To było takie, teraz mi się to wydaje, teraz wydałoby mi się to dziwne. Wtedy dla mnie to było naturalne. Miałem swojego idola, mój mistrz, ja też chcę być mistrzem kung fu, jest jakaś grupa i oni tam mieszkali, że ten Andrzej miał kilku swoich uczniów, między innymi tego właśnie człowieka, który mnie uczył, i oni tam mieszkali z całymi rodzinami, z żonami, z dziećmi, taką mieli enklawę, w ogóle oni temu mistrzowi sobie, Andrzejowi, wybudowali ten dom na tej wiosce. I ja już później w ogóle jakby odszedłem od kościoła, przestałem chodzić do kościoła. Ten mój mistrz zawsze nas uczył, że nie mówił nigdy o Bogu. Zawsze mówił, że jest system. Jest jakiś system, który nas wspiera. Jeśli ktoś nas nie rozumie, to znaczy, że no po prostu my jesteśmy wybrani, my wiemy, jak to jest na tym świecie. I jest system, który nas wspiera, i faktycznie tam dużo rzeczy im wychodziło. Oni tam jakoś tam mieli firmę, swoje jakieś tam. Ja też nie wszystko wiedziałem. Ja byłem na takim poziomie, że nie wszystkie informacje tam do mnie docierały. No w każdym razie po 5 latach, 5 lat z nim trenowałem, z tym człowiekiem, jeździliśmy na te obozy, śpiewaliśmy, jakieś tam ogniska wspólne. I pewnego dnia, to był taki koniec właśnie szkoły średniej, ten właśnie mój przyjaciel, który z nami trenował, przyszedł kiedyś na trening i mówi do mnie: wiesz co, po treningu poczekaj, porozmawiamy. Ja mówię: okej. I on mi mówi, że na lekcji religii w szkole, on chodził do takiego technikum kolejowego w Poznaniu, ksiądz mówił o jakiejś sekcie. Było takie świadectwo człowieka, który uciekł z sekty i no i tak mu się to wydało dziwne, bo bardzo dużo było podobnych rzeczy, tych, które u nas się działy. Jakieś tam nazwy, ludzie. Ja tam więcej wiedziałem niż ten Tomek, więc przeczytałem ten jakby artykuł i to całe świadectwo i się okazało, że faktycznie chodzi o tą grupę, w której my jesteśmy. Oni tam się nazywali Kung Chi, ta ich grupa. Moja grupa się nazywała Wei Bo Wei, to takie tam chińskie nazwy, bo każda tam swoja grupka miała swoją nazwę. No i no faktycznie, mówię, no to chodzi o nas. A ten człowiek, który uciekł i opowiadał o tym, że uciekł z tej sekty, to ja go znałem. Jeszcze jak tam wśród nich był, tam gdzieś przyjeżdżał na tą wioskę, tam coś robił z nimi wspólnie. Więc mówię, no to musimy odnaleźć tego człowieka. On gdzieś tam u Dominikanów jakby się angażował. Więc mówię, znajdziemy tego człowieka, porozmawiamy z nim, zobaczymy, co jest, o co chodzi. Bo muszę wam powiedzieć, że wtedy to dla mnie było coś takiego, że cały świat mi się zawalił. Ja miałem swojego mistrza, nauczyciela. Tak w ogóle to jeszcze była taka sytuacja, że to był straszny. On nie był jeszcze, jak wtedy, on wcale nie był starym człowiekiem, był młodym człowiekiem, bo ja miałem 15, on miał tam z 20, nie wiem, 4 lata może, ale był bardzo mądry. On na wszystkie tematy miał jakieś tam odpowiedzi. I rozmawiał, przyjemnie też rozmawiał z różnymi ludźmi, czy tam gdzieś z kościoła, czy gdzieś tam jakimiś znajomymi, i był jak na taki wiek, teraz uważam, że był bardzo mądry. Miał dużą wiedzę i dlatego też mnie tak fascynował.
No i jak się okazało, że to niby jest sekta, ja w to nie mogłem uwierzyć, bo całe życie mi się zapaliło. Tutaj mam jakiś, miałem cel, zostanę mistrzem, wybrałem z nich przykład, trenowaliśmy. Więc powiedziałem do tego kolegi, że musimy najpierw odnaleźć tego człowieka, który tam opisywał, że to jest jakaś sekta, a później się spotkałem z tym naszym nauczycielem i musimy porozmawiać, bo tylko że mieliśmy takie założenie, że spotkamy się z tym człowiekiem i w ogóle to był mój przyjaciel, nie? Dlatego też dla mnie to było takie bardzo trudne. I co ja teraz, stanę przed nim i powiem, co to jesteśmy w jakiejś sekcie? O co tu chodzi? Przecież nic złego nie robimy. Ćwiczymy, zdrowo jemy, nie pijemy, nie palimy. Jakieś tam te relacje między innymi ludźmi też są dobre. Dla mnie naprawdę nie mieściło się w głowie, że ja jestem w jakiejś sekcie. No i dobra, odnaleźliśmy tego człowieka w tym kościele, tego Kamila, on miał na imię Kamil. No i faktycznie okazało się, że to jest jakaś większa grupa. Ten mistrz, który jest na tej wiosce, ten Andrzej, ma jeszcze jakiegoś tam mistrza, który siedzi w Warszawie. To był taki człowiek, który miał na imię Roman i miał taką jakby ksywkę, czy taki tam przydomek Kundalini. I w ogóle ta sekta się tak nazywała, Kundalini. Kundalini to są jakieś tam energie z chińskiego, ale nieważne. W każdym bądź razie ten człowiek miał prawie 60 lat. I gdzieś tam mieszkał w Warszawie. To był jakiś wielki mistrz. No i okej. I on tam nam opowiedział o tej grupie. Się okazało, że oni mają jakieś swoje firmy w całej Polsce. Nawet jakieś próbowali szkoły publiczne zakładać, podstawowe. Gdzieś angażują się, w tamtych czasach angażowali się w jakieś działania polityczne. Co też dla mnie było dużym szokiem, bo nie wiedziałem, że takie rzeczy się działy tam. Niemniej jednak ja cały czas nie widziałem nic złego w tym. No jest grupa sobie ludzi, ćwiczymy i... No i co w tym złego? No w każdym razie spotkaliśmy się w końcu z tym naszym mistrzem z takim postanowieniem, że obojętnie co on by nam nie mówił, odchodzimy od nich, dlatego że byłem przekonany, że nie jestem w stanie z nim wygrać na argumenty. On był dla mnie za mądry. No to ja byłem takim dzieciakiem tak naprawdę jeszcze w tamtym czasie. Spotkaliśmy się z nim, pamiętam, gdzieś tam nad jeziorem i rozmawialiśmy chyba 3 czy 4 godziny i po tej rozmowie ten mój kolega odszedł, pożegnał się z nim, odszedł, a ja zostałem. On mnie przekonał, że to nie jest żadna sekta, że to jest jakaś nagonka na nich, że to nic jest prawda, że oni nic złego nie robią. No w każdym razie wtedy ta grupa, w której jakby byłem, rozpadła się. Ja w tym czasie poznałem tego największego mistrza, który tam jakby był szefem tej całej organizacji. On przyjechał do Poznania specjalnie, jakby, żeby zobaczyć, co się dzieje w tym jego jakby oddziale w Poznaniu, że tam ich atakują, że to sekta. To był taki człowiek, właśnie 50 parę lat, też nam zrobił duże wrażenie, bo bardzo sprawny fizycznie. W ogóle to był człowiek, o którym mówili, że posiada jakąś energię kosmiczną. Dla mnie to była taka trochę abstrakcja, co to jest ta energia kosmiczna, ale no to wiązało się z tym, że on tam uzdrawiał ludzi. Leczył ludzi z jakichś poważnych chorób, między innymi też taki inny mój kolega, który też tam trenował, kiedyś był na takim obozie, na którym osobiście widział, jak on jakąś tam kobietę z raka jakiegoś uleczył. A jego historia w ogóle była taka, że to było też lata, początek lat 80. On się zainteresował jakąś jogą, medytacjami. To był człowiek, który jako dziecko był chory na nie wiem teraz dokładnie, nie chcę skłamać, ale coś też jakaś poważna choroba związana z kośćmi. Nie wiem, czy to był rak, czy coś. I on się sam z tego wyleczył siłą woli. Tak o tym mówił później, jak z nim rozmawiałem. No i tam jakieś tam stopnie przechodził i w końcu doszedł do jakiegoś oświecenia. Wtedy też nie wiedziałem, co to jest za pojęcie oświecenie. I poznałem tego Romana. On powiedział, że ta grupa się rozpadła, tutaj tego Roberta Zielonego. Jak chcę, to mogę być takim indywidualnym uczniem tego Roberta. No i tyle. No i na moje nieszczęście ja się zatrudniłem u nich w firmie. Oni mieli taką firmę właśnie na tej wiosce. I nie odszedłem od nich. Nie uwierzyłem, że to jest sekta. Zostałem z nimi. No i też dziwne rzeczy, złe, niedobre robiłem w tym czasie. Zacząłem chodzić do Dominikanów na takie msze młodzieżowe w
Poznaniu. Tam był taki ruch właśnie, który pomagał ludziom, którzy uciekli z sekty. Ja tam chodziłem, właściwie nie wiem, po co ja tam chodziłem. Ten Tomek właśnie, który odszedł od nich wtedy, mnie tam ciągnął. Chodziłem na tę mszę, ale tak naprawdę to ja tam chodziłem i byłem takim trochę szpiegiem do tego mojego nauczyciela, bo on był bardzo ciekawy, co oni tam o nich mówią i jaka jest tam sytuacja. Także ja, może to nie było tak do końca świadomie, że ja tam specjalnie opowiadałem, ale było tak, że ja gdzieś tam uczestniczyłem w tym kościele, chodziłem na tę mszę, poznałem trochę ludzi i wszystko jakby opowiadałem temu swojemu mistrzowi. No i zacząłem u nich pracować w firmie. Problem polegał na tym, że jeździłem na wyjazdy za granicę z tym swoim nauczycielem, więc praktycznie 24 godziny na dobę byłem pod jego wpływem. Oni oczywiście mi płacili. To nie, że tak gdzieś tam za darmo robiłem czy coś takiego. Jakieś tam pieniądze mi płacili. No i ciężko, ale była taka jakaś myśl, że chcę od nich odejść. Tylko nie mogłem. On tam ze mną non stop rozmawiał, on mi wtedy pomógł zdać maturę. Ja byłem takim bardzo przeciętnym uczniem, nie chciałem się uczyć, bardziej tam mnie interesowało, żeby gdzieś iść na jakiś trening, czy tam gdzieś z kumplami. I on mi dużo pomógł, jeżeli chodzi o naukę, na pewno. No i był moim takim przyjacielem. No i rodzice zresztą też go znali, był bardzo przekonujący. Ale nie wiem dlaczego, był taki jakiś, coś było wewnętrzne takiego, że no nie wiem, jakoś mam tego dosyć. Już tak się bardzo zraziłem tą sytuacją, że to niby jest sekta. Nie byłem do końca przekonany o słuszności tego, co robię. I takiego mam innego przyjaciela, który też z nim tam trenował i takie właściwie rozmowy z nim mnie przekonały, że w końcu ja rzuciłem tę pracę u nich. Podziękowałem, powiedziałem, że odchodzę. To było rozłożone w jakimś tam czasie, to nie było tak, że z dnia na dzień, ale tam z ich strony była dosyć duża walka, żeby mnie utrzymać, dlatego że zostałem takim jedynym właściwie uczniem tego mojego nauczyciela. Oni dużo we mnie zainwestowali, w sensie takiej zmiany myślenia, jakiegoś tam takiego swojego czasu i tak dalej. No i odszedłem od nich. Odszedłem w końcu od nich. Nie wiem, jak to się stało. Znaczy przypuszczam teraz, że ten kolega, który od nich odszedł, on się bardzo wtedy nawrócił. On wrócił do kościoła, zaczął się też angażować w różne tam rzeczy związane z jakąś tam działalnością duszpasterską. Podejrzewam, że on się za mnie modlił w tym czasie. Dlatego może jakaś taka po mnie wątpliwość cały czas była i ja odszedłem od tych ludzi. Później po latach przeczytałem wiele artykułów na ich temat, że to faktycznie była dosyć niebezpieczna sekta, łącznie z tym, że chcieli zniszczyć papieża, o czym nie miałem zielonego pojęcia. No i tak jakby ta przygoda z tą grupą się zakończyła wtedy. Chociaż zawsze do końca nie wierzyłem, że to jest sekta, ale odszedłem od nich. Później moje życie, no niestety, poszło też w nieciekawym kierunku, bo zacząłem gdzieś tam pracować w banku i zaangażowałem się w taki toksyczny związek właściwie. Miałem romans z kobietą, która miała męża. Teraz wstyd mi jest o tym mówić, ale tak wtedy było. Ja byłem młodym chłopakiem, zakochałem się w kobiecie, w której nie powinienem się zakochać. I to był taki okres tam 4-letni, ja tam wtedy dużo złych rzeczy zrobiłem. Tak jak będąc w tej sekcie, teraz mogę powiedzieć, bo teraz już wiem, że to była sekta, tak trochę nieświadomie w jakieś zło wszedłem. Tak później, jeżeli chodzi o te relacje z tą kobietą, to była taka sytuacja, że ja mimo, że gdzieś tam czułem, że wewnętrznie chcę być dobrym człowiekiem, no jakieś złe rzeczy robiłem. Złe rzeczy robiłem i no ale o tym się nie chcę za dużo rozpowiadać. W każdym bądź razie trwało to tam jakieś 4 lata. Ja później już byłem miałem takie początki depresji. Bardzo byłem nieszczęśliwy, że nic mi w życiu nie wychodzi.
ani gdzieś tam właśnie z tym moją karierą, w sensie sztuk walki, czy z dziewczynami, jakoś nie mogłem sobie nic poukładać. I byłem bardzo nieszczęśliwy w tym czasie i często pamiętam, że wtedy był taki moment, że ja pierwszy raz zwróciłem się od jakiegoś czasu, bo nie mówię o okresie dziecięcym, bo ja tam byłem bieżący wtedy, ale od momentu, jak zacząłem właśnie te sztuki walki, to gdzieś odszedłem bardzo daleko od Pana Boga. I właśnie to był taki okres wtedy, że ja pierwszy raz jakoś zacząłem tak się zwracać do Pana Boga i pytać Go, dlaczego ja jestem taki nieszczęśliwy. Co się stało w moim życiu, że nic mi się nie układa. Gdzieś tam po nocach płakałem. No i dziwna rzecz się stała, bo ja też wiele osób w tym czasie skrzywdziłem. Może nie tak w sensie fizycznym, tylko jakimś tam duchowym. Ale jakby Pan Bóg odpowiedział na moje właściwie pytanie. Znaczy odpowiedział, no coś tam zrobił w życiu, że w końcu zerwałem ten kontakt z tą kobietą i poznałem moją żonę. Tą gościa, która tu właśnie też wam opowiadała o sobie. I jakby moje życie zaczęło się trochę zmieniać pomalutku. Chociaż tam na początku też mieliśmy ciężko. Jakieś tam gościa też miała dziwne tam przeżycie związane z relacjami damsko-męskimi. W każdym razie poznaliśmy się, chociaż to było takie trochę niesamowite, że byliśmy osobami z całkowicie dwóch różnych światów. W ogóle jakaś tam namiętność nas połączyła, ale też było takie przypadkowe to poznanie, dlatego że to były takie początki internetu. Ja tam byłem na początku zafascynowany, gdzieś tam sobie na jakichś czatach różnych siedziałem w tym internecie. Później mi się to znudziło. Później nagle w jakiś jeden dzień taka mi przyszła myśl, że sobie kogoś tam zagada na tym internecie i tak poznałem moją żonę. Ale też działy się dziwne rzeczy w tym czasie. Bo ja się zacząłem interesować czymś takim jak wychodzenie z ciała. To tam się nazywa OB z angielskiego. I też nie chcę za dużo o tym mówić, ale w każdym razie zaangażowałem się w to. Robiłem różne dziwne rzeczy, w jakiś trans się wprowadzałem, stosowałem jakieś medytacje dziwne i nawet mi się udało 3 razy. To były takie też dla mnie, i to mnie też tak zafascynowało, że jest coś, że jednak żyjemy, że nie jest tak, że jest tylko życie tutaj. I bardzo się w to wciągnąłem. Czytałem różne rzeczy na ten temat w internecie, kupiłem sobie jakieś książki, nawet jakieś płyty ze Stanów Zjednoczonych sobie sprowadziłem z jakimiś tam z rzeczami związanymi z umysłem. Ale na szczęście moja żona była bardzo sceptycznie do tego nastawiona i, znaczy nie, wtedy jeszcze to nie była moja żona, tylko moja dziewczyna Gosia. I ona zawsze mnie wyzywała, że mam to zostawić, bo to może być niebezpieczne. A ja w tym nic niebezpiecznego nie widziałem. To była dla mnie też jakaś tam ciekawość, że sobie poznam, poznam, co jest, jak umieram. Że gdzieś sobie tam będę fruchał w jakichś zaświatach i tak dalej. No ale w każdym razie tam za bardzo w to nie wniknąłem, chociaż gdzieś tam się o to otarło. I też, wiecie co, pojawiła się w moim życiu taka myśl. Wymyśliłem sobie coś takiego, ale cały czas, wiecie, nie było w moim życiu Boga. Kompletnie nie było. Gdzieś tam były różne... Ja byłem bardzo taki, miałem takie szerokie, otwarte spojrzenie. I w buddyzmie się zaczytywałem. Właściwie w różnych tam, z różnych religii coś tam sobie tam czytałem. Nie wiadomo dlaczego. Chociaż byłem wychowany jako katolik. I pamiętam, że w tym czasie, od tego 15 lat, jak miałem, do momentu mojego nawrócenia, to tylko była właściwie jeden taki moment, gdzie miałem styczność z Panem Bogiem. To był mój ślub właśnie z Gosią. Wtedy faktycznie poszedłem do spowiedzi, po 9 latach. Także dosyć trudno mi było to zrobić, bo 9 lat nie byłem... A może nawet i dłużej, nie pamiętam dokładnie. Ale faktycznie wtedy przed tym ślubem szczerze się wyspowiadałem. Byłem szczęśliwy, że ten nasz ślub będzie taki z Panem Bogiem, wtedy tak sobie myślałem.
No i urodziło nam się dziecko, jakoś nam się tam układało z Gosią. Muszę wam powiedzieć, że też jest taka dziwna rzecz, bo Pan Bóg mnie nie nawrócił w momencie jakiegoś wielkiego upadku takiego zewnętrznego, bym powiedział. Co prawda ja duchowo byłem bardzo gdzieś tam na dole, ale wszystko mi się jakoś układało. Miałem pracę, miałem żonę, miałem dziecko, samochód, mieszkanie, wszystko. Tak naprawdę wszystko, co by się można było sobie wymarzyć. I był taki kiedyś moment, że mam takich znajomych i ten kolega jest bardzo wierzący i zaproponował mojej żonie, czy byśmy z niej nie pojechali do takiego klasztoru na takie medytacje chrześcijańskie. Taka modlitwa kontemplacyjna, 3-dniowy taki wyjazd w milczeniu, tam w tym klasztorze, to było pod Wałbrzychem, w takim starym klasztorze, tam siostry benedyktynki są. Moja żona się zgodziła. To był właśnie 2010 rok. Moja żona się zgodziła. Ja nie byłem przekonany i właściwie zgodziłem się, żeby tam pojechać, ale tylko dlatego, żeby jej dotrzymać towarzystwa. Nie było we mnie nic takiego, jak żadnej chęci, żeby tam pojechać. No i nic, pojechaliśmy do tego klasztoru i wyobraźcie sobie, że taki wyjazd polega na tym, że albo się chodzi na modlitwy z tymi siostrami, albo się siedzi przy tej medytacji. To jest taka na zmiana. To polega na tym, że człowiek siada na jakiejś tam poduszce i sobie mówi w myślach modlitwę. Najbardziej popularna to jest taka modlitwa Jezusowa. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. No i dobra, ja usiadłem sobie na tej poduszce, mówię, jak już tutaj jestem i siedzę, no to będę tą modlitwę odmawiał. Tak solidnie. Chociaż kompletnie nie byłem do tego przekonany, no ale no dobra. Siadłem na tej poduszce i wyobraźcie sobie, to był piątek, przyjechaliśmy tam. W ogóle jeszcze przed tym wyjazdem ja strasznie dużo czytałem o buddyzmie. Przeczytałem prawie wszystkie książki Dalai Lamy i już zaczęła się w mojej głowie pojawiać taka myśl, że coś w tym musi być. Ta reinkarnacja, ta cała droga tego buddyzmu, o której on tam mówił, bardzo to do mnie trafiało. I byłem bardzo bliski, żeby w to wszystko uwierzyć. No dobrze, siedziałem sobie na tej poduszce, w tym klasztorze. Modliłem się tam. No i przyszła noc. I to jest taki właśnie punkt zwrotny w moim życiu. Ja się położyłem, to było tak, że mężczyźni spali osobno, kobiety osobno. Ja spałem tam, też tam było chyba 5 osób w tym pokoju. I położyłem się, zamknąłem oczy i w tym momencie poczułem, jak mnie coś szarpie. Jakby mnie coś wyciągało z ciała. Widziałem, co to jest, dlatego że, tak jak wam mówiłem wcześniej, udało mi się chyba 3 razy wyjść z tego ciała, kiedyś jak się tym czymś interesowałem. Więc po prostu czułem, jak mi coś szarpie i wyrywa z ciała. Zacząłem się szarpać. Zacząłem się z tym czymś szarpać. Bardzo byłem wystraszony wtedy. Muszę wam powiedzieć, że ja byłem takim człowiekiem, który zawsze chciał być wojownikiem. Twardy facet, który ćwiczy siłę charakteru. Byłem odważnym facetem. Miałem też różne dziwne sytuacje w życiu. Niejednokrotnie tam gdzieś za kogoś się wstawiałem, jak były jakieś trudne sytuacje, kogoś ktoś zaczepił. Byłem odważny, bardzo odważny. I w tym klasztorze, jak to coś zaczęło mnie szarpać, to pierwszy raz chyba w życiu bałem się jak małe dziecko. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. W końcu się wyszarpnąłem i usiadłem na tym łóżku. No i miałem nadzieję, że jest rano. Ale okazało się, że siedzę sobie na tym łóżku, a jest noc. No i tylko problem polegał na tym, że wcale się nie obudziłem. Ja sobie siedziałem, a moje ciało leżało z tyłu. Więc to też była taka chwila przerażenia w moim życiu, że wyskoczyłem z ciała. Więc cofnąłem się z powrotem. No i otworzyłem oczy już tak realnie. To było gdzieś tak około 1 w nocy. I wyobraźcie sobie, że za każdym razem, jak zamykałem oczy, nie spałem, tylko po prostu zamykałem oczy, to zaczynało coś mnie szarpać. Na początku myślałem, że w tym klasztorze może jakieś demony są czy coś. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Za chyba 6. razem, jak tak zamknąłem oczy, to miałem taką wizję, że z poduszka wylatuje wściekły wilk z pianą z pyska i wyżera mi wnętrzności. I tak się strasznie bałem. Ja wojownik, taki silny facet, niby wydawałoby się,
że w końcu jakoś się wyrwałem z tej wizji, obudziłem się i wiecie co, pierwszy raz w życiu zacząłem się modlić do Pana Boga, właściwie do Pana, do Jezusa Chrystusa zacząłem się modlić, tą modlitwą właśnie taką, którą na tych medytacjach tam stosowaliśmy. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, i dodałem jeszcze taką formułę i chroń mnie. I naprawdę, uwierzcie mi, że pierwszy raz w życiu zacząłem się szczerze modlić do Jezusa Chrystusa, żeby mnie obronił, bo nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Jeszcze nigdy w życiu się tak nie bałem i też nie wiedziałem, co zrobić, bo tak, z takich realnych działań, co ja mogę zrobić? Obudzić innych ludzi i powiedzieć im, że mam jakieś wizje, czy coś mnie szarpie? Pomyślałem sobie wtedy, że pomyślałem, że coś mnie odbiło, że zwariowałem. I leżąc w tej nocy zacząłem się modlić, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną i chroń mnie. I wszystko zniknęło. Jakby jakaś niewidzialna siła po prostu mnie obroniła. I już teraz wiem, że w tym czasie Pan Jezus mi właśnie wtedy mi uratował życie. I to był taki weekend właśnie, gdzie tam wtedy byłem, że ja się totalnie nawróciłem. I to nie było takie nawrócenie na zasadzie, że ja gdzieś tam pamiętałem z wcześniejszych lat, że z lekcji religii czy tam z nauki rodziców a propos tego, że Jezus Chrystus jest naszym Bogiem. To nie było takie rozmowę nawrócenie. Ja po prostu poczułem, że Pan Bóg, Jezus Chrystus uratował moje życie, że mnie dotknął i całkowicie mnie uwolnił z tego czegoś, co mnie tam przez tyle lat, jak byłem daleko od Boga, męczyło. Chociaż nie byłem do końca tego świadomy. I po tym ja oczywiście się bardzo bałem następnej nocy w tym klasztorze, ale rozmawiałem z tym zakonnikiem, który prowadził ten wyjazd. On mnie trochę uspokoił, powiedział, żebym się nie martwił, że często przy jakichś momentach nawrócenia takie sytuacje się zdarzają i żebym bardziej potraktował to jako coś wewnętrznego niż coś zewnętrznego. To mnie wtedy uspokoiło, także następną noc już spałem jak dziecko, wszystko się jakby odmieniło i właściwie ta noc i te dwa dni później w tym klasztorze całkowicie mnie zmieniły. Całkowicie zmieniły moje myślenie i powiem wam tak, jakbym siedział tutaj na waszym miejscu dwa lata temu, to bym się pewnie za siebie, to bym wyśmiał tego człowieka, który stoi i opowiada takie rzeczy. Nie uwierzyłbym w to. Ale takie coś mnie dotknęło i jestem przekonany, że Pan Jezus mnie uratował. I co jest niesamowite, ja w ogóle wszystko mi się zmieniło. Ja zacząłem rozumieć, ja uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus jest naszym Bogiem i że 2000 lat temu umarł za nas na krzyżu. I nie dlatego uwierzyłem, że ktoś mi o tym powiedział, tylko dlatego, że On mnie dotknął i mnie uratował. I te moje szerokie myślenie i chwytanie wszystkiego, co tylko, jakieś buddyzmy, wychodzenie z ciała. Jeszcze tam w międzyczasie miałem taki epizod, że wymyśliłem sobie teorię myśli, jakąś taką dziwną, w której chodziło o to, że jak będę potrafił kontrolować swoje myśli, to będę też umiał zmieniać rzeczywistość wokół siebie, łącznie ze zmianą zachowań różnych ludzi. Tam też dziwne rzeczy się działy, jakieś takie sytuacje jakby na zawołanie, że potrafiłem różne sytuacje wywołać w jakichś tam wizjach w głowie. Też nie wiem, skąd mi się to pojawiało, takie właśnie pomysły dziwne. I moje myślenie po tym wyjeździe, po tym moim nawróceniu całkowicie się zmieniło. Ja wiem, o co chodzi w mszy świętej, chociaż nigdy tego nie wiedziałem. Chodziłem tak sobie do kościoła po to, żeby posiedzieć tak naprawdę. Nie miałem zielonego pojęcia, co się dzieje podczas mszy świętej. A teraz to wiem, też trochę się dokształcam w tym temacie, bo zacząłem czytać Pismo Święte. Wiecie co, Pan Bóg zaczął mnie tak zmieniać, że po tym wyjeździe w tym klasztorze zaczął mi tłumaczyć, jakby miałem takie dziwne sytuacje, że różne rzeczy się w moim życiu zaczęły dziać, niekoniecznie zawsze dobre. Często to właśnie było związane z chorobą mojego dziecka, gdzieś tam w szpitalu. I jakby dostawałem od Pana Boga takie wskazówki, też nie umiem tego dokładnie określić. To były takie rzeczy, jakbym dostał film w głowę. Ktoś mi włożył taki film, który mi objaśnia, dlaczego pewne rzeczy się dzieją w życiu człowieka.
Ale to było tylko na początku, takie rzeczy mi się działy. Później już tego nie było, ale Pan zaczął zmieniać moje życie. Ja zacząłem się modlić, wróciłem do sakramentów, chodzę do spowiedzi, przyjmuję Komunię Świętą. Także wróciłem do Kościoła, do Pana Boga przede wszystkim. Bardzo mu za to dziękuję, że mnie uratował. Znaczy jeszcze chciałem powiedzieć, że pierwszy raz w ogóle tak publicznie o tym mówię. Parę osób o tym już wie, o tym moim nawróceniu. Ale to jest moje takie pierwsze wystąpienie przed taką ilością osób, także... Także jeśli tam trochę chaotycznie mówiłem, to przepraszam, ale ja też jestem, nie mam doświadczenia w tego typu rzeczach. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No i zacząłem się modlić, nie? I też wierzę w te słowa, o których mówił Jan Paweł II, że droga do świętości prowadzi przez modlitwę. Zacząłem się modlić. I też się modlę za ludzi, którzy są zniewoleni przez złego ducha. Bo teraz z perspektywy czasu, tak diagnozując swoją sytuację, myślę, że to jakieś tam zniewolenie było w moim przypadku. I takie mam fajne zdanie, co chciałem Wam powiedzieć, że Bóg ze zła wyprowadza dobro. Najwyższe zaś dobro zostało nam objawione w Jezusie Chrystusie. To są takie właściwie takie no, zakończenie chciałem tej historii o tym powiedzieć. I też chciałem Wam tutaj z tego miejsca zaświadczyć o tym, że Pan Jezus jest Synem Boga naszego w niebie i umarł za nas na krzyżu. Te 2000 lat to za mnie, za każdego z Was. Także za to powinniśmy być Mu wdzięczni. No i jak człowiek się nawraca, to Pan Bóg zaczyna zmieniać jego życie i też naprawia pewne rzeczy jakby z przeszłości. Także w moim życiu dużo się dzieje. Dużo się dzieje, Pan Bóg mnie tak oczyszcza. Ja cały czas gdzieś tam upadam. Na początku wydawało mi się, że jak się nawrócę, to już będzie tak idealnie, super, że będzie tylko dobrze, ale tak nie jest. Może te moje grzechy są na innym poziomie niż kiedyś, bardziej gdzieś na poziomie jakichś tam myśli, ale wydawało mi się, mówię, że to będzie takie super ładne, fajne życie, Pan Bóg już mnie uzdrowił, nawrócił, ale no jest to, cały czas jest walka właśnie, nie? Ja tam z jakimiś słabościami swoimi walczę, ale cały czas modlę się do Pana Boga, żeby mnie w tym wspierał, bo ja sobie zdałem jeszcze z jednej rzeczy sprawę, że tak naprawdę wcale nie jestem taki silny, jak mi się wydawało, że jak ja będę pracował nad sobą, ćwiczył swój charakter, to będę jakimś tam człowiekiem, który wszystko osiągnie. Tak naprawdę uważam teraz, że jestem bardzo słabym człowiekiem i bez Pana Boga nie jestem w stanie nic zrobić. I już się przekonałem, już po tym moim nawróceniu kilkakrotnie, że coś mi się tam wydawało, a tak naprawdę to jeśli nie ma Pana Boga, to po prostu jestem bardzo słaby. No ale jest ta nadzieja, że Pan Bóg nas wspiera i jeżeli chcemy iść do Niego, chcemy jakby z Nim współpracować, to nas nigdy... To jest jedyny pewnik, który teraz mam w życiu, że Pan Bóg mnie nigdy nie opuści. Tylko tego mogę być, jeśli oczywiście ja będę chciał być z Nim, nie odwrócę się od Niego. To jest taki właśnie jedyna rzecz, której możemy być pewni w życiu. Bo sami wiecie, że różnie dopiero wchodzicie w dorosłe życie. Dlatego też Wam opowiadam tę historię i zdecydowałem się tu przyjechać, bo ja też byłem w takim właśnie wieku, gdzie wchodziłem w dorosłe życie i w różne dziwne tematy wpadłem, niebezpieczne. I zapomniałem o Panu Bogu. No, właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy jakieś, może ktoś ma pytanie do mnie, to może odpowiem. Ktoś ma jakieś pytanie, ja mam tak duże. To może tylko ten wątek, który jest znany do opowiadania Śmierowi, tu jest dziecko, które bardzo próbowało. Aha, to taką... ...który się tam odgłoszą, bo wielu ludzi tutaj ma takie pytanie, no właśnie, czemu próbowało, dlaczego to się wtedy tam opowiedział? Akurat wtedy była taka sytuacja, że... ja pożyczyłem komuś jakąś tam kwotę pieniędzy, chociaż to była taka sytuacja, że
mogłem się spodziewać, że ten człowiek mi tego nie odda, tych pieniędzy. I stale gdzieś tam w mojej głowie wałkowałem, wkurzałem się, że tam te pieniądze. I nagle mój syn zachorował. Dostał jakiś wirus żołądka, później oprócz tego zapalenie płuc, zapalenie zatok, wylądował w dosyć ciężkim stanie w szpitalu. I Bóg mi w tym momencie powiedział, że weź zostaw te pieniądze, nie myśl o tym, bo są inne, ważniejsze rzeczy w życiu. Że jakby tak odwrócił moją uwagę od takich materialnych spraw. I to też takie było, że ja tam sobie siedziałem w tym szpitalu, bo ja dyżurowałem przy dziecku w nocy, żona z teściową w dzień. I wtedy też jeszcze się inna dziwna rzecz wydarzyła w tym szpitalu, o której chciałem powiedzieć, zapomniałem właśnie. Bo tak jak mówiłem, Pan Bóg te nasze wszystkie jakieś tam grzechy gdzieś próbuje na tej drodze nawrócenia wyprostować, uzdrawiać. I tak jak mówiłem Wam, że zajmowałem się tym wychodzeniem z ciała, tymi różnymi dziwnymi rzeczami. I nagle sobie zdałem sprawę, będąc w tym szpitalu z dzieckiem, że ja się nigdy z tego nie wyspowiadałem. Że ja próbowałem wejść właściwie w buty Pana Boga, że ja będę wiedział wszystko. Gdzieś tam sobie będę fruwał, będę wiedział tak naprawdę to, co wie Pan Bóg. No i postanowiłem, że to już było po moim nawróceniu. Postanowiłem, że pójdę do spowiedzi i się wyspowiadam z tego, że ja to robiłem. Wyspowiadałem się z tego, po czym przyszła tam noc w tym szpitalu. Wyobraźcie sobie, tam była, tam była taka izolatka, bo on miał wirus żołądkowy, więc położyli go w takiej małej izolatce i ja mogłem tylko się położyć pod jego łóżkiem. Rozłożyłem sobie koc, tam położyłem się i co się stało dziwnego? To też takie nadzwyczajne w moim życiu, no, taka sytuacja. Położyłem się, zamknąłem oczy i nagle czuję, że gdzieś dryfuję w powietrzu. Po prostu uniosłem się z mojego ciała i usłyszałem taki jakby głos, który mówi, weź sobie polataj, zobacz jak jesteś wolny. To było w dzień, w którym ja się z tego wyspowiadałem. Więc po prostu na mnie to był taki znak, że to jest jakieś takie kuszenie czy coś takiego. Też się strasznie wystraszyłem wtedy, ale jakby się cofnąłem do tego ciała i zobaczyłem, że jakby no, że coś tam się dzieje, nie? Jakaś tam walka tego zła z dobrem. I wtedy dopiero właśnie sobie uświadomiłem tak naprawdę, że takie rzeczy są bardzo niebezpieczne i jak najdalej od tego, jeśli ktoś z Was miał jakieś takie pomysły, to ja Was strasznie przed tym przestrzegam. Jak ja, ten mój kolega, który się tak nawrócił wtedy, odszedł od tej sekty, on mnie, bo ja wtedy się tam zacząłem interesować, on mnie też wtedy mnie ostrzegał. Ja się z niego w ogóle śmiałem, że on ma klapki na oczach, gdzieś tam w kościele, bo ja w ogóle miałem takie myślenie, że ludzie, którzy są w jakiejś religii, wierzą w jakiegoś tam Boga, to mają klapki na oczach. I że nic wkoło nie widzą i to jest takie, takie jakby zamknięcie, ograniczenie tego człowieka. A teraz wiem i widzę to, że jest, właściwie jest odwrotnie. Ludzie tacy jak ja wtedy byli ograniczeni strasznie i gdzieś tam błądzili. Także przed takimi rzeczami to jest bardzo przestrzegam. Nawet pojawia się takie pytanie, że dzisiaj to w szkole, dlatego wolę już świętowo posłużyć niż sam się produkować. Jeżeli ktoś ćwiczy jakieś tam szkodliwa fondokarze, czy jakieś tam brzydwictwo, czy ma w takim razie w tym momencie przerwać zastanowić, czy ma się z tym spowiadać? Jaka konkretna stosunka dla mnie? Czy nie, ja akurat taki radykalny to jest pewien nie był. Tylko bardziej chodzi o to, żeby się pilnować przed takimiś praktykami wschodu. Jakieś pokłony, okrzyki, różne dziwne rytuały na tych. Znaczy, ja się nigdy z takim czymś nie spotkałem, w sensie takich szkół, jakieś karate czy coś takiego. Są tam pewne elementy związane ze wschodem i dzieciaki czy tam młodzież ćwiczy to nieświadomie. Uważam tak. Sport walki owszem, natomiast sztuka walki nie, niekoniecznie. Bo sztuki walki są związane z jakimiś religiami wschodu, a to jest jakieś tam, moim zdaniem, chociaż nie jestem jakimś wielkim ekspertem, jakieś tam zagrożenie dla ludzi. Sport walki owszem, myślę, że to nic złego, warto tam
umieć się obronić, ale pod warunkiem, że to służy do obrony, a nie do rozbijania się gdzieś tam na ulicach. Także takie jest moje zdanie. Chociaż mówię, no nie jestem jakimś ekspertem w tej kwestii, nie? Czy jest jakieś pytanie? W takim razie bardzo dziękuję. Jeszcze jedną rzecz wam opowiem, bo to też właśnie było niesamowite w moim życiu, że tak naprawdę ja się nawróciłem w tym samym czasie, co moja żona. Że u mnie to trochę inaczej wyglądało, tak bardziej było to takie drastyczne, gdzieś tam takie ostre nawrócenie, ale teraz wiem, że to też nie było bez powodu, znaczy to nie było tak sobie, to nawrócenie. Moja żona miała, bo już ta babcia umarła, miała taką bardzo religijną, wierzącą babcię, która się za nas wiele lat modliła. I teraz jakby z perspektywy czasu wie o tym i wierzy w to, że ta modlitwa bardzo nam pomogła. Też dziękuję Matce Bożej, która miała nad nami opiekę, bo właśnie ta babcia dużo się modliła różańcem i wiem, że może dzięki tej modlitwie między innymi Pan Bóg nam dał tą łaskę nawrócenia. Także muszę wam jeszcze powiedzieć, że ja bardzo wierzę w to, że modlitwa naprawdę czyni cuda. Także jeżeli macie taką chęć, to módlcie się o różne rzeczy, najmniejsze i jakieś tam większe, bo jeśli wierzycie w to mocno, to Pan Bóg każdego wysłucha. Jeśli taka jest oczywiście Jego wola, bo czasami nam się coś wyobraża i wydaje, że coś może dla nas być dobre, ale niekoniecznie jest dobre, ale siła modlitwy jest potężna. Dużo rzeczy, ja teraz właśnie też jest taka sytuacja, że ja dużo się modlę za ludzi, którzy są zniewoleni, bo sam miałem ten problem i dużo rzeczy takich nadzwyczajnych się pojawia w moim życiu. Jacyś tam ludzie do mnie przychodzą, gdzieś tam skądś, okazuje się, że też mają podobne problemy. W ogóle nie znając mojej historii, jakby to gdzieś ktoś w tym kierował, Pan Bóg, żebym jakoś im tam pomógł i opowiadał o tym, że warto wrócić do Pana Boga i tak naprawdę to jest najważniejsze w naszym życiu, Pan Bóg. Bo tutaj żyjemy tylko chwilę na ziemi, a z Panem Bogiem będziemy wiecznie. A to wszystko. Dziękuję wam bardzo.